Dobra, takie szybkie wydanie. Cześć wszystkim, z tej strony Sebo. Witam was, mamy godzinę 19:20, kiedy nagrywam ten komentarz. Pojawił się już trailer, zapowiedź multiplayera Call of Duty Black Ops 2. Właśnie go oglądam. Otrzymałem naprawdę dość szybkie info od was, chyba 2 minuty po premierze. Już kilku użytkowników na Steamie mi napisało: Sebo, jest trailer multiplayera Call of Duty Black Ops 2. Szybko zobacz, rób komentarz, wrzucę na YouTube'a. Już obejrzałem już chyba 2 razy, czy nawet 3 razy. Teraz jak komentuję, 4 razy. Nie będę tego filmiku wrzucał, tego trailera na swój kanał, bo boję się, że przypieprzą się prawa autorskie. Jeszcze mi usuną konto, bo ten trailer świeża pochodzi z oficjalnego kanału Call of Duty na YouTube. To pierwsze takie wrażenia najważniejsze. Pamiętajcie, zawsze jest pierwsze wrażenie najważniejsze. Z dziewczyną tak samo teraz z Colem. Mamy tradycję, mogę wam powiedzieć, to jest kontynuacja Call of Duty Black Ops, oparta na tym samym silniku. Gdybym ktoś powiedział: Sebo, kolejne DLC do Black Opsa. Dodane tutaj widać nowe bronie, nowe killstreaky. Te killstreaky rzeczywiście robią wrażenie. Na przykład ta, nie wiem to powiedzieć, to ja powiem, będę mówił, to tarcza antyrakietowa, którą koleś umieszcza na moście i wypuszcza jakieś fale polaryzacyjne, elektromagnetyczne, jonizujące. Cholera wie, co to było, powoduje tak na zachowanie gracza, bo tak jakby się dostał stunem, zachowana została snajperka. Praktycznie nic się nie zmieniło. Możemy się rzeczywiście, nawet ktoś, kto nie grał w Black Opsa, będzie czuł naprawdę się przy tej grze dobrze. Mapki, jest ciężko nawet powiedzieć o wielkości mapek. Tutaj zaglądam sobie w lewe górne okienko i wydają się mapki dość duże z ciasnymi korytarzami. Tutaj jakieś ptaki, jakieś samoloty latają nad powietrzem, bo nie będziemy wzywać jakieś airborne, które później losowo będą uderzać w ziemię. No, wali troszkę futurką, ale to jest rok 2025. Jest też podział na drużyny. Zauważyłem, że są 3 jakieś drużyny. No, może coś nowego, czy 4 drużyny. Może coś nowego w końcu prowadzą jakąś inne rozwiązanie, że nie będą tylko 2 drużyny. No, czekamy, zobaczymy więcej. Oferują nam także mapkę Nuketown 2025, jeżeli zamówimy preordera. Właśnie to jest ta reklama. Ja czekam na wasze komentarze, co wy sądzicie o Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Widzimy się jutro w kolejnym materiale. Mam dla was Need for Speed Most Wanted. Mówił dla was Sebo. Jesteśmy świeżutko po premierze Call of Duty Black Ops 2 Multiplayer. Wiecie co? Jesteście zajebiści. 2 minuty niecałe już po premierze mierze pierwszej wiadomości na Steama, znaczy, że czuwacie. Dzięki, ludziska, naprawdę jesteście zajebiści. Nie wiem, czy kupić tego Black Opsa. 120 zł na jesień, a praktycznie to samo, co Black Ops może Warfightera. A zobaczymy. Jak co, czekam na wasze komentarze, sobie pokomentujemy. Dobra, na razie, ja będę kończył jutro Need for Speed Most Wanted, także trzymajcie się, ludziska, strzałeczka. Możemy jeszcze raz obejrzeć. Idę oglądać. Na razie, hej!